Jedziemy do Szykyszt, do pani Urszuli, której historia, jej życie i jej rodziny to jest materiał nie tylko na film, ale na dobrą książkę. Oni się tutaj poznali na Węgrzech, mi się wydaje, tutaj w Szykeszt. Tata starszy od mamy 6 lat, mama miała 16 lat, jak wojna wybuchła. Mama była sierotą i ona właśnie wsiedli do takiego samochodu, bogaci ludzie uciekali. Ta rodzina ją miała zawieźć na Węgry, zawiozła też, tylko w międzyczasie, mówi, dużo Węgrów stało i rozdawali owoce tym Polakom, którzy przyjechali z zagranicy i mówi, że dostała winogrona i te winogrona nie były umyte, brudne i ona mówi, tak mówiła mama, z tych winogron dostała tyfus i ta rodzina musiała ją zostawić w szpitalu. Chodziła do polsko-węgierskiej szkoły, tam są dwie flagi, polska i węgierska. Podobnież tutaj też zdawała maturę na Węgrzech. Mama mieszkała u Teruszneni, Strubli Teruszneni, Piszta-Baci, oni nie mieli swoich dzieci. I ta Teruszneni się zgłosiła, że ona chce jedną dziewczynkę, że ona może opiekować się, dać jej utrzymanie jedną i akurat na moją mamę trafiło, a dwa domy dalej, mieszkał mój tata. Nigdy nie mówił, co on robił na Węgrzech, bo on nie chciał, bardzo skromny był. Ja się pytam, tata, ty co robiłeś? Mundur tam widziałam, zdjęcie w ogóle, strzelałeś. A gdzie tam? Mówi on tylko tak. Oni, zdaje się, uciekli przed wojną. Dla nich to był taki pomost do lepszego życia, przejście do lepszego życia tutaj na Węgrzech. I to, że się mogli uczyć i język poznać. Mama wtedy się nauczyła bardzo dobrze mówić i pisać. Przyszła Józia, mojego męża, mama. I ona od mojej mamy prosiła adres, bo ona chce z moją mamą. Mama pewnie, dlaczego nie, będzie korespondować. Te dwie mamy się spotkały. Gdyby nie te dwie mamy, to ja bym nie wiedziała, o co chodzi w ogóle. I te dwie mamy uzgodniły datę ślubu też, nie ja. Tak było, że mama odpisywała Józiowi. I ona odpisywała, ja wiem, co coś tam pisała. Chyba o pogodzie pisali, nie wiem o czym. I ja się podpisywałam tylko. Taka była korespondencja. Ona była szczęśliwa, że może pisać w moim imieniu też. I pierwszy raz właśnie Józia widziałam, jak przyjechał do Świdnicy. Zadzwonił do domu, Józiu. Zadzwonił. Wtedy mama, dobrze, że mama otworzyła. I on zaczął mówić do mnie. I dużo by nie brakowało, zamknęłabym drzwi mu przed nosem. Ale mama mówi, czekaj, mówi, to jest chyba ten, z którym ja korespondowałam. Mówię, to na pewno Józiu. Jak teściowa przyjechała do mnie z Józiem, zaręczyny chcieli zrobić, wina, wszystkiego naprzywozili, no bo żeby w Polsce mało było wtedy do jedzenia. I on mi obrączkę już przed pokoju chce założyć na palec, a ja mówię, ja nie. Najpierw musi być ślub, najpierw musi być ksiądz, po jakieś błogosławieństwo, a nie tak, żeby od razu założyć. Wtedy zrozumiałam, teściowa do Józia mówi, synu, po cośmy tu przyjechali. Na Węgrzech jest taki obyczaj, że on cię teraz zaznaczy, żeby inny chłopak ciebie nie podrywał, że ty masz czekać na niego, że jesteś jego narzeczoną. Listy były, mama pisała listy. Dzień przed weselem przyjechałam. I Józiu był jedyny, który poprosił o rękę. Właśnie wtedy, przez tą obrączkę. Co myślę, praktyczny, umie gotować, lubi czytać, kulturalny. I w ogóle tak patrzyłam, tak obserwowałam go. Tak,
polski hymn śpiewałam dzieciom, jak ich tutaj kołysałam. Polski hymn im śpiewałam, bo ja wiem, jakoś to było dla mnie najważniejszy ten hymn, żeby im śpiewać. Ani książki dla nich, żeby te dzieci uczyć po polsku, ani w ogóle. I tylko Józiu mówi, ja jestem w domu, ale ja muszę z dziećmi po polsku rozmawiać, na ważniejsze bliźniaki. I ja do nich i długo po węgiersku nie umiałam, bo ja do nich po polsku. I ja w ogóle nie chciałam słuchać węgierski język. Do sklepu, jak trzeba było iść, to pozwolili mi wejść tam do środka i to, co potrzebuję, żebym sobie wybrała, co chcę kupić, to byli bardzo kochani byli. Dzieci mówią po polsku, ciężej jest z pisownią, ciężej. Właściwie tyle lat, co tutaj jesteś na Węgrzech, 30 parę lat, to teraz widzę, jak się bardzo zmienił język. Patrzę na telewizor i mówią Polacy, jest film, jakiś serial i ja nie rozumiałam parę słów.